Naprawdę dziwne to czasy nastały, żeby nawet w kościołach trzeba było chodzić w masce i do tego jeszcze trzymać dystans. A ja oddycham głęboko, czuć rzeczywiście odrobinę stęchlizny i to nie, żeby stęchlizna mnie kręciła i żebym ją próbował wdychać jakoś specjalnie. Nie, nie. Lubię ten zapach. Mam nadzieję, że to, co gdzieś mnie tam w głowie siedzi, nie jest niczym nienormalnym. I tak naprawdę nic złego nie zrobiłem, nikt mnie nie zamknął. Jestem po prostu przy jednej z bram wejściowych do Luka. Przybyłem wreszcie, 5,80 kosztował pociąg. Od ubiegłego vloga pewnie wiecie, gdzie byłem. Dzisiaj jest Luka, miasto Pucciniego. Tu właśnie urodził się Giacomo Puccini. A miasto jak miasto, podobno przepiękne, na 2 km2 tak naprawdę, bo... Nie, przepraszam, o szerokości 2 km. O, może tak, bo tych kilometrów pewnie jest trochę więcej. Natomiast nieduża warownia, można powiedzieć, i to stare miasto podobno jest wręcz niesamowite. W takim razie zabieram was przez tą bramę do miasta, które mam osobiście nadzieję będzie magiczne i to będzie poza Florencją taka druga wisienka na torcie. Rozpoczynamy, witajcie. Do miasta dobrze nie wszedłem, a już magnes kupiłem, proszę bardzo. O, taki, widać, za 3 euro. Obiecałem, że będę wam pokazywał magnesy, to oczywiście jest. Kupiony magnes, kupiona pamiątka. To ja idę przeglądać, zobaczyć jak prezentuje się Luka. Idziecie ze mną? Czasy nastały, żeby nawet w kościołach trzeba było chodzić w masce i do tego jeszcze trzymać dystans. Krzesełka porozkładane, wiernych dużo mniej, no dziwne. No ale cóż, drodzy moi, przepiękny kościół, naprawdę niesamowity, świętej Marii w Luka. Zobaczcie, bo naprawdę warto. Muszę, że może miejscami jest pochmurno, może miejscami jest ponuro, ale
tu rzeczywiście czuć upływający czas i tutaj naprawdę poza tymi sklepikami, które pojawiają się oczywiście gdzieniegdzie po bokach, czuć historię. Niesamowite, wysokie kamienice, przynajmniej dwu, trzypiętrowa, to oznacza już, że status tego miasta był no co najmniej nieco wyższy, zupełnie inaczej niż Florencja. We Florencji zdecydowanie więcej kupców i bogatych ludzi, natomiast tutaj jakby te budynki bardziej monumentalne, jakby takie solidniejsze i mniej reprezentacyjne, tworzące no taki dosyć ciekawy klimat. Powiedziałem dosyć, nie, zdecydowanie ciekawy klimat. Tylko kolejna rzecz, która mi się nie podoba, wpuszczają do tego niewielkiego tak naprawdę miasteczka samochody. I kręcą się tutaj pojazdy różnego rodzaju, rowery jestem w stanie zrozumieć. To mnie najbardziej denerwuje, że w takich miastach zabytkowych, gdzie turyści przyjeżdżają, pojawiają się samochody. No, powinien być chyba ten ruch jednak mimo wszystko zamknięty. Centrum Luki, przepiękny plac Świętego Michała, naprawdę niesamowity, zresztą sami zobaczcie. Przy centrum, przy głównym placu, to nie możemy zapomnieć o tym właśnie obiekcie. To jest kościół Świętego Michała, naprawdę niesamowity, niesamowicie stylowy, pochmurny, ponury, ale mimo wszystko niesamowite wrażenie. Mówię dzisiaj o tym wrażeniu, bo jest go tu naprawdę sporo. Jest to zdecydowanie druga wisienka na torcie po Florencji. Zobaczcie. Ale nietłoczne centrum, a to może ze względu na koronawirusa, ale mimo wszystko tych ludzi nie ma aż tak wielu, choć porównując miejsce, w którym w tej chwili się znajduję, to jest ich naprawdę dużo. Teraz tą ulicę mam praktycznie sam dla siebie, gdzieś tam z przodu idzie jakaś pani lokaleska, a ja oddycham głęboko, czuć rzeczywiście odrobinę stęchlizny i to nie, żeby stęchlizna mnie kręciła i żebym ją próbował wdychać jakoś specjalnie, nie. Lubię ten zapach. Lubię generalnie zapach staroci. Szczególnie w takich miejscach, które potrafią niesamowicie zaskakiwać, czarować wręcz. Jest tutaj może mało kolorowo. Zdecydowanie barwy w okolicach brązu, łososia, trochę kawy z mlekiem. Nie ma jakichś specjalnych kolorów, natomiast myślę, że to jest właśnie zaleta tego miejsca, że tu nikt nie przesadza z kolorami, nie robi na siłę jakiejś wielkiej lambady, po prostu
zostawiają barwy zbliżone do oryginalnych, do cegły. Zostawiają również elementy ceglane, gdzieś tam jakieś wykusze i temu podobne. Zobaczcie, tutaj widać doskonale. Pięknie, pięknie zachowane, niesamowicie wyglądające. Jestem pod dużym wrażeniem. W komentarzach, czy ktoś z was ma takiego podobnego pierdolca na drzwi, na bramy jak ja. Mam nadzieję, że to co gdzieś mnie tam w głowie siedzi, nie jest niczym nienormalnym. Lubię przyglądać się wszystkim bramom, a jest tu akurat w Lucze, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i to są naprawdę piękne bramy. Mam nadzieję, że będę mógł wam jeszcze kilka co najmniej pokazać. Stwierdziłem, że zacznę je filmować, żebyście mogli zobaczyć, a jeżeli chcielibyście pooglądać zdjęcia takich bram z różnych zakątków Europy przede wszystkim, to zapraszam na facebookowy profil Podróże za Stówę, no i oczywiście na Instagrama, choć tam troszeczkę innych różnych zdjęć jest nieco więcej. Zobaczcie, kolejna dróżka, kolejna pusta dróżka, kolejna pusta uliczka, no ja jestem naprawdę w swoim świecie, jestem w świecie, który mnie kręci. No i kolejne piękne drzwi, one są co prawda odnowione, ale tutaj praktycznie każde drzwi po kolei, zobaczcie, są inne, są na swój sposób niesamowite. Zobaczcie, tu są zielone, tu są brązowe, a tu są jeszcze mniejsze, a tu jeszcze większe, a tam jeszcze. Proszę was, jeżeli ktoś z was lubi bramy, lubi oglądać bramy, napiszcie to w komentarzach, żebym się czuł jakoś tak trochę lepiej. Powiedzieć, że mój akumulator dzisiaj wyczerpał się zupełnie i cieszy mnie to bardzo, bo to oznacza, że było bardzo, bardzo dobrze. Prawie 30 km, myślę, że zanim dojdę do miejsca, gdzie śpię, uderzy 30 km, wybiję, zapiszę i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, dzisiaj naprawdę dużo zwiedziłem, naprawdę dużo zobaczyłem. No i myślę, że trochę również wam pokazałem, mam nadzieję, że zaraziłem was trochę Toskanią, zaraziłem was trochę Włochami, które są naprawdę, naprawdę niesamowite. Może nie najtańsze, ale na pewno są magiczne. I to jeszcze nie koniec mojego wyjazdu, także czekajcie na kolejne vlogi. Za tydzień następny, za tydzień kolejny. No i na zakończenie, jako taka klamra zamykająca, jeszcze vlog nocny z Pizy, gdzie no jest fantastycznie. Tu jest magicznie, tu jest historia, tu czuć zdecydowanie, że czas upływa, ale mimo wszystko jednak pozwala się cieszyć tym, co tutaj mamy naokoło.
wiaterek, zaczyna się robić miło, temperatura spadła, ale pora na odpoczynek. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, Instagram, Facebook, Podróże za Stówę, jestem do waszej dyspozycji. Na razie, do usłyszenia, hej!